Bardzo często wielu praktykujących ciekawi takie pytanie, czym jest buddyzm? Co pożytecznego buddyzm może przekazać dla nas? Czy buddyzm to filozofia? Czy buddyzm to religia? Jak odbierać buddyzm? Oczywiście z jednej strony buddyzm jest filozofią. W buddyzmie bardzo głęboka nauka. Wiele traktatów można czytać, studiować, filozofować, rozmyślać można. Komuś się podoba takie podejście przez umysł intelektualny, dowiadywać się o budowie wszechświata, o budowie życia, o istnieniu wszystkiego. Buddyzm odpowiada na te pytania. Komuś innemu podoba się buddyzm bardziej ze strony religii, bo są w buddyzmie też ceremonie, są rytuały, klasztory, świątynie, mnisi, mantry można śpiewać. I kogoś to pociąga. Ale serce buddyzmu, rdzeń, jak w drzewie, rdzeń buddyzmu nie w filozofii, nie w religii, serce buddyzmu w praktyce. Religijna część czy filozofia to tylko jakaś powierzchowna, jak kora drzewa. I teraz jeśli my patrzymy na buddyjską naukę, na to co buddyzm ma do zaoferowania nam, to najważniejsze, najszlachetniejsze, najpożyteczniejsze to praktyka, która kształtuje nasze serce, która rozwija coś w nas pożytecznego, która czyni nas bardziej szczęśliwymi, nasze życie szczęśliwsze, zmniejsza cierpienia, rozwijamy jakieś umiejętne, pożyteczne stany wewnętrzne. To medytacja, to praktyka vipassany, to praktyka, która rozwija życzliwość, współczucie, spokój. I właśnie praktyka jest najlepsza, najcenniejsza. Kiedyś swojego czasu mnie bardzo zainteresował buddyzm właśnie z tej strony, z praktycznej strony, z życiowej strony. W buddyzmie jest naukowe podejście. To tak jak w nauce. Jest jakiś postulat, jest jakieś stwierdzenie, ale później trzeba przeprowadzić doświadczenie. I przez doświadczenie udowodnić, że to stwierdzenie jest prawdziwe. To samo i w buddyzmie. Jest jakaś nauka, ale to jest tylko teoria. To są słowa. Trzeba przez doświadczenie, praktykę w swoim życiu potwierdzić, że te słowa się sprawdzają, że one rzeczywiście pomagają mi. Ja pamiętam w dzieciństwie, jak przyjeżdżałem do swojego dziadka i mój dziadek był wierzącym, no niezbyt często chodził do kościoła i czasami zdarzało się, że z sąsiadem się spotykali i sąsiad się pytał dziadka, dlaczego ty nie byłeś w kościele? Była niedziela, ja ciebie nie widziałem w kościele, ty nie chodzisz do kościoła. I dziadek zawsze odpowiadał, ja pamiętam z dzieciństwa, to wiele osób odpowiadało tak, ja jestem wierzący, ale nie praktykujący. Nie wiem, czy teraz to się mówi tak, wierzący, ale nie praktykujący. W buddyzmie nieważne, jesteśmy wierzący czy niewierzący, tej albo innej religii, mamy jakie poglądy czy przekonania. Najważniejsze być praktykującym. Bo właśnie praktykujący odniesie pożytek z tego, co ma buddyzm, buddyjska praktyka do zaoferowania. To jest bardzo zachwycające. Buddyjska medytacja powstała 26 wieków temu. 2600 lat temu. Pomyślcie tylko przez chwilę o tym. 2500 lat temu ludzie w Indiach żyli zupełnie inaczej. Teraz żyją inaczej niż my w Polsce, a wtedy i przez tą różnicę czasową, przez różnicę kultury,
mentalności, wychowania, przyzwyczajeń. Ta praktyka 2,5 tysiąca lat temu była pomocną. Ona przetrwała przez wieki, ona zachowała się, ona doszła do nas i teraz jak pięknie się rozpowszechnia na Zachodzie. Teraz to życie, które my mamy, które przeżywamy, ono jest bardzo unikalne. Nigdy nie mieliśmy takiego życia. Nigdy nie mieliśmy takich warunków jak w XXI wieku. I ta praktyka jest pomocna. Dlaczego? Bo to jest praktyka, która rozwija serce. A my możemy być różnej religii, różnych poglądów i nieważne w jakim kraju, nieważne mężczyzna czy kobieta, młody, stary, serce mamy jednakowe. Jednakowo odczuwamy cierpienie, ból, utratę. Jednakowo odczuwamy spokój, zadowolenie i szczęście. I najcenniejsze w buddyzmie jest właśnie praktyka. Dlatego można być wierzącym, można być niewierzącym. Medytacja zawsze pomaga, bo to jest praktyka dla człowieka. Jeden z nauczycieli, bardzo znany nauczyciel buddyjski Ajahn Chah w Tajlandii, kiedyś powiedział, kto praktykuje rozwój serca, ten praktykuje buddyzm. Nie trzeba być buddystą, żeby praktykować. I ja chciałbym zachęcić was do tego. Właśnie tak patrzcie na buddyjską praktykę. Weźcie to, co same pożyteczne i to jest praktyczne, to pomaga w życiu. Nie trzeba w nic wierzyć, nie trzeba ślepo wierzyć, nie trzeba naśladować kogoś. Możecie sami wziąć to, co zauważycie, że spowoduje, iż będziecie szczęśliwsi. Spowoduje zmniejszenie cierpień. Praktykujcie, praktykujcie regularnie, medytujcie. Jeśli medytujecie regularnie, może codziennie, zastanawiacie się, jak zwiększyć, usilić swoją praktykę, może na odosobnienie przyjedźcie, zapraszam. I wtedy będziemy mniej cierpieć, nasze serce będzie szczęśliwsze. Bądźcie szczęśliwi.